lejeczka z rana i poszli w kukurydę, chłopaki. Czeką za drugim. Wyjeżdża skania o wschodzie słońca. Pola spokoju. Jest maszyna, jedno autko przede mną się ładuje. Zaraz ja, Pryzma Galanta, także chwila, moment i będę załadowany. Widać, słoneczko ładnie świeci na maszynę. Cień wysoki, autka mojego, bo jeszcze ranko. Także dzieje się, działamy, działamy. Jest maszyna, kolejny kursik, maszyna ładnie na góreczce, wyciągnięte ramię ładuje. Autko przede mną, mam nadzieję, że się załapię na pryzemkę. Pogoda dzisiaj znakomita, co tam operator robi w kabinie. Podziwię, jak buraczki pewno lecą. Zobaczcie, jak to ramię się przesuwa. Nagarnia maszyna końcóweczkę. Zobaczcie, jak ładnie buraczki. Tam kierowca zapina plandeczkę. Jak widać, końcóweczka mi trafiła. No niestety tamte poprzednie autko nie zabrało. Więc maszyna musi mi wrzucić końcóweczkę. Ale nie jest źle. Następna pryzemka jest taka kawałek dalej, też tego samego gospodarza, tylko po prostu słup przedzielił pryzemki. Trzeba nagarnąć. Zobaczcie, jaka zwinna to maszyna, kurczę, jak potrafił ładnie nagarnąć końcówkę buraczków. Nie, bo takie końcówki właśnie są najgorsze. A ma taki odbierać i se ładnie nagarnia. Nagarniać się nazywa, czy jak to tam, kto to wie. Zobaczcie, jak to sprawnie idzie. Raz, raz, hop, siup. A tak wygląda maszyna, jak objeżdża słup. Ma trochę z góreczki, zobaczcie, ogon tam wysunięty, ramię tu wyprostowane. By tylko w słup nie zahaczyć, objeżdża. Powolutku, ciekawe czy nie na hamulcu czasami, żeby się nie stoczyć. Zajął ma pryzemkę. Thank you.
pięknie, auteczko przede mną się kończy ładować i zaraz ja podjeżdżam i podejrzewam, że już fajrancik na dzisiaj. Nie ma chętnego, żeby jeszcze w to pole wjechał. Wszystkie autka się powykręcały. Zobaczymy, co to będzie, czy wysypie, czy jeszcze jednego przyletę. Ale na pewno nie tutaj.